Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. Albo inny fragment. Albowiem fundamentu nikt innego nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Drodzy, to, że mogę dzisiaj czytać Pismo Święte, to jest zasługa reformacji. I to z dwóch bardzo istotnych powodów. Po pierwsze, bez względu na to, czy ktoś mieszka dzisiaj w Brazylii, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w którymś z krajów afrykańskich, w Rosji, na Ukrainie, w Polsce czy we Francji, może czytać Biblię w swoim narodowym języku. Może nie zwracamy na to dzisiaj uwagi, ale przecież fakt, że Pismo Święte jest wydawane w bardzo wielu językach, to właśnie zasługa reformacji. Po drugie, zasługą reformacji jest to, że mogę to pismo otworzyć i mogę je czytać. Zasługą reformacji jest to, że pismo nie zostało zamknięte dla jednej wybranej grupy, ale dane ludziom, by mogli z niego korzystać. Czytać dłuższe, krótsze fragmenty, wspólnie spotykać się, dzielić się tym słowem, rozważać to słowo. To jest właśnie zasługa reformacji. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to może prowadzić do różnych interpretacji. Ale przecież w najbliższą niedzielę w Kościele będzie wyznaczony jeden tekst kazalny. A czy to oznacza, że wszyscy księża powiedzą dokładnie te same słowa? Czy można powiedzieć, że w Kościele wtedy, kiedy nie wolno jeszcze było czytać Pisma Świętego, nie dochodziło do żadnych napięć, rozłamów? Czy schizma wschodnia powstała w wyniku różnych interpretacji Pisma? A może wcześniej nim Pismo zostało dane ludziom? Warto na to zwrócić uwagę i zobaczyć, że czytanie Pisma, dostępność Pisma to właśnie zasługa reformacji. Gdyby jednak ktoś teraz zadał mi pytanie, co dla mnie osobiście najważniejsze jest w reformacji, odpowiedziałbym, że dwa elementy. Po pierwsze, poznanie miłościwego Boga. Boga, który kocha człowieka. Boga, który szuka człowieka. Boga, który nie bał się dać swojego Syna, by umarł śmiercią krzyżową, po to, by znaleźć grzesznika i go zbawić. Boga, który spogląda na nas jak na kochane dzieci, które choć czasami robią coś źle, które upadają, które źle wybierają, to jednak ciągle mają miłość kochającego rodzica. Taki jest Bóg, którego odkrył Luther i takim Bogiem chciał się dzielić. I drugi element, który dla mnie osobiście jest najważniejszy w reformacji, to wolność. To, że staję osobiście przed Bogiem. Z jednej strony to ogromny ciężar, bo to znaczy, że nie ma pośredników, na których mogę zwalić. Nie ma nikogo, o którym mogę powiedzieć, to on powinien coś za mnie zrobić. To ja osobiście staję przed Bogiem. Ale to ogromna radość, że jestem wolnym człowiekiem, który staje przed Bogiem i nie potrzebuje żadnych pośredników, by bezpośrednio do Boga mówić, by bezpośrednio z Bogiem rozmawiać, by bezpośrednio Bogu dziękować za wszystko, co dla mnie w krzyżu Jezusa Chrystusa uczynił.